przegra, pamiętaj. Chodź, Mateusz, nie podawać, nie jesteśmy z tobą. Chodź, Mateusz. Dziękujemy tym, którzy tego dnia podkreślają zamiast grillowania i wypoczynku, że zdecydowani są na walkę. Na walkę do końca i na walkę wszelkimi sposobami ze zbrodniczym systemem, jakim jest kapitalizm. Nazywamy rzeczy po imieniu. Nie mówimy o tym, że trzeba go reformować. Nie mówimy o tym, że tak jak robi to dzisiaj partia rządząca, 500 zł na dziecko załatwi sprawę. Mówimy o tym, że system sam w sobie prowadzony w Polsce po roku 89 jest systemem kryminalnym, systemem przestępczym. Mówimy o konieczności jego odrzucenia, o odrzuceniu przekonania o tym, że człowiek jest niczym, że człowiek jest śmieciem, a biznesmen, przedsiębiorca i prawo kapitału stoją ponad każdym z nas, ponad każdym z Polaków, ponad każdym, niezależnie od wieku, niezależnie od tego, jaką grupę zawodową reprezentuje. 18 maja 2016 roku w godzinach porannych policja polityczna brutalnie zatrzymała odwożącego dzieci do szkoły Mateusza Piskorskiego. W tym samym czasie inni agenci bezpieki włamali się do siedziby ruchu przy ulicy Marszałkowskiej 115 w Warszawie oraz napadli na mieszkanie aktywistów Zarządu Krajowego Zmiany. Bez żadnych świadków, łamiąc wszelkie prawa, przeszukano biuro oraz zabrano z niego m.in. flagi Polski, dokumenty członków organizacji, a nawet nagłośnienie. 20 maja 2016 roku na wniosek prokuratury Mateusz Piskorski został aresztowany na 3 miesiące i umieszczony w celi aresztu śledczego przy ulicy Rakowieckiej. Mateusz Piskorski urodził się 18 maja 1977 roku. W latach 2005-2007 był posłem na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej z ramienia samoobrony oraz rzecznikiem prasowym jego ugrupowania. Należał do ścisłego grona najbliższych zaufanych Andrzeja Lepera. W 2008 roku założył Europejskie Centrum Analiz Geopolitycznych, które stało się platformą wymiany wolnej myśli na temat polityki zagranicznej. Cały czas, także w okresie pozaparlamentarnym, był aktywnym społecznie. Brał m.in. udział w blokadach eksmisji prowadzonych przez Kancelarię Sprawiedliwości Społecznej Piotra Ikonowicza. W lutym 2015 roku na kongresie założycielskim Zmiany został wybrany przewodniczącym tego ugrupowania. Zmiana to ruch opowiadający się za Polską suwerenną i sprawiedliwą społecznie. To ruch, który nie zgadza się na okupację Polski przez wojska amerykańskie oraz będący przeciwko władzy wielkiego kapitału. Mateusza poznałem kilka lat temu. Przychodził na różne nasze lewicowe demonstracje na 1 maja, ale zaczęliśmy taką bliższą współpracę i bliżej się poznaliśmy, to dopiero kiedy zaczął się konflikt na Ukrainie. To właśnie wtedy Mateusz uświadomił mi coś, co już od dawna czułem, wiedziałem, ale nie do końca potrafiłem wyartykułować, jak ważna jest jednak w tym wszystkim, co robiłem, geopolityka. To Mateusz właśnie uświadomił i jego pomysł założenia partii, no innej niż wszystkie dotychczasowe, właśnie z tym zupełnie innym podejściem do geopolityki. Konflikt na Ukrainie pokazał, jak łatwo układy geopolityczne, interesy geopolityczne potrafią w krótkim czasie zniszczyć całkiem duży kraj europejski. Jak ważna jest geopolityka, okazało się bardzo szybko, że Mateusz miał rację. Założonej partii od 2 lat nie chcą zarejestrować. W początku spotkała się z nienawiścią mainstreamowych mediów, głównych partii politycznych. I chyba najmocniejszym dowodem na to, że poszliśmy dobrą drogą, są właśnie niestety te represje, które nas spotykają.
Do partii, jak wiecie, najlepiej o tym wiecie, w regionach zgłaszają się ludzie z bardzo różnych miejsc polskiej sceny politycznej. I o to nam właśnie chodzi. Zgłaszają się ludzie, którzy w taki czy inny sposób sympatyzowali z szeroko pojętym, nie tym zawłaszczonym teraz przez Kowalskiego czy tam Bosaka ruchem narodowym, z szeroko pojętym obozem patriotycznym. I jest sporo w różnych miejscach naszego kraju. Z drugiej strony zgłaszają się ludzie związani z lewicą socjalistyczną, z Polską Partią Pracy, na której struktury praktycznie rzecz biorąc już przestały istnieć, z ruchem sprawiedliwości społecznej w niektórych miastach i województwach, tu Jarek to śledzi. W wielu przypadkach zgłaszają się do nas też przedstawiciele tonącego, czy wykazującego oznaki nadchodzącej katastrofy okrętu, jak między sobą. Zmiana była pomysłem, który narodził się jeszcze w 2014 roku, kiedy w zasadzie dopiero rozmawialiśmy o tym z Mateuszem. Natomiast już wiedzieliśmy, że taka siła na polskiej scenie politycznej jest potrzebna. Zmiana jest w jakimś sensie także kontynuacją samoobrony i tych idei, które bardzo skutecznie upowszechniał Andrzej Leper, dlatego że ten radykalizm społeczny jest, tak jak w przypadku samoobrony, podparty analizą spraw międzynarodowych, ale też reakcja systemu, reakcja ustroju obecnego politycznego bardzo dobrze pokazuje, jak bardzo siły systemu kapitalistycznego boją się takiej organizacji. Stąd właśnie takie... Jednym z przejawów aktywności Mateusza Piskorskiego były jego częste podróże do Syrii, których celem było ujawnienie opinii publicznej amerykańskiej ingerencji i sponsorowania przez Waszyngton międzynarodowej siatki terrorystów, która miała doprowadzić do obalenia rządów Baszara al-Asada, co w konsekwencji spowodowało ogromny kryzys imigracyjny w Europie. Mateusz Piskorski wystąpił jako ekspert w syryjskim filmie na temat zagrożenia terrorystycznego. Well, you cannot treat most of the European Union countries as well as you cannot treat the sponsors of terrorism, the regional sponsors of terrorism like Turkey, Saudi Arabia or Qatar as independent countries. Because these countries are actually fulfilling all the tasks given from Washington DC. So you cannot talk about independent policy of them. They are used and abused as instruments by the US. Also, when it comes to sponsoring and spreading and supporting terrorist activities, one good comparison is that most of the sponsors and most of the supplies in the very beginning of the war in Syria for the terrorists came from Turkey, a close ally of United States by then. Most of the supply and support for the ultra-nationalist radical fighters in Ukraine came from Poland. So Poland played a role which was quite similar to the role of Turkey here. We have more and more similar methods and technologies used by the global hegemon. W Mateuszu znalazłem wielkie wsparcie dla tej sprawy. Jeździliśmy na kilka konferencji na Bliski Wschód, do Syrii, do Libanu. Uczestniczył razem z nami. Dlatego, kiedy mi zaproponował otwarcia, to znaczy uczestnictwo w założeniu partii Zmiana, natychmiast się zgodziłem. Zbieramy się po to, żeby pokazać, że wbrew temu, co wmawia nam prorządowa dziś propaganda, czy tego rządu, czy poprzedniego, nie ma to najmniejszego znaczenia, Polska nie jest takim przedłużeniem czy dodatkiem do Stanów Zjednoczonych w Europie Środkowej. Zbieramy się, bo wiemy, czytamy choćby w internecie komentarze, że zdecydowana większość naszego społeczeństwa odrzuca samą ideę stacjonowania jakichkolwiek obcych wojsk na naszym terytorium, tak jak odrzucaliśmy okupację sowiecką w swoim czasie, tak i odrzucamy w tej chwili wszelkie pomysły związane z okupacją amerykańską i obecnością tego kraju tutaj. Tak jak nie chcieliśmy w
1968 jako społeczeństwo, żeby nasi żołnierze trafili do Czechosłowacji, tak i nie chcemy, żeby dziś nasi żołnierze trafiali do Syrii, jak teraz nam Macierewicz próbuje tłumaczyć taką konieczność, czy w inne regiony agresywnych, napastniczych, zbrodniczych wojen prowadzonych przez reżim amerykański. Stany Zjednoczone odpowiadają za śmierć ponad 20 milionów ludzi w różnych konfliktach zbrojnych. Uważam, że nakazem moralnym jest człowieka, który myśli, który analizuje, który patrzy na rzeczywistość w sposób historyczny, być dzisiaj antyamerykańskim. Co rozumiemy przez to, że jesteśmy nieamerykańscy? Po prostu nasza walka jest walką o to, żebyśmy przestali być narzędziem realizacji amerykańskich interesów. Tylko i wyłącznie chcemy walczyć o, może nie o podmiotowość, bo nie mamy w tej chwili takiego potencjału, ale przynajmniej o to, żeby nie być amerykańskim narzędziem. Muszę kilka słów z okazji Dnia Niepodległości i miejsca, w którym się zebraliśmy. Jesteśmy przy grobie Władysława Gmanowskiego, dlatego że uznajemy, że 11 listopada powinniśmy przede wszystkim przypominać postaci historyczne dla naszej historii, też dla odzyskania przez Polską niepodległości. Postaci, które tak jak Bolesław Gmanowski łączyły przywiązanie do idei niepodległości, idei tożsamości narodowej i dobrze rozumianego polskiego patriotyzmu z wrażliwością społeczną, z przekonaniem o tym, że bez sprawiedliwości społecznej niemożliwa jest faktyczna niepodległość, niemożliwa jest faktyczna suwerenność narodu polskiego. Mamy taką przedziwną sytuację w Polsce, że zresztą nie tylko w Polsce, bo jak popatrzymy na Europę, to wiele ruchów dotychczas pozycjonowanych jako ruchy prawicowe coraz częściej zajmują się sprawami społecznymi, które były dotychczas jakby zarezerwowane dla lewicy. A lewica odpuściła, no w dużej mierze odpuściła te sprawy społeczne na rzecz różnych walki o prawa różnych kolorowych mniejszości, walki o sprawy obyczajowe, które tak naprawdę no być może w kolejnym etapie będą stanowiły przedmiot zainteresowania naszego. Ja bym jeszcze przy okazji, zanim oddam głos Marcinowi, chciał wszystkich bardzo gorąco poprosić o minutę ciszy w cześć pamięci Andrzeja Lepera, założyciela Samoobrony i tego, który stracił życie w walce o godność człowieka. Niebawem w tym roku opublikujemy książkę zawierającą sensacyjne nowe materiały, w których pojawią się informacje dotyczące okoliczności śmierci tego człowieka, lidera i założyciela Samoobrony. Ja myślę, że to jest człowiek, który oddał największą, najwyższą z możliwych ofiarę za całą swoją działalność polityczną na rzecz ludzi pracy, każdego z nas, szarych obywateli Polski. Na kilkanaście dni przed swoim aresztowaniem Mateusz zapowiedział napisanie książki pod tytułem Kto zabił Andrzeja Lepera? Andrzej Leper to był ten człowiek, który nie uginął w Charku. Andrzej Leper bardzo długo pracował na swój sukces, bo przecież aż 10 lat minęło od założenia Samoobrony, kiedy ona odniosła tak poważny sukces, tak poważne zwycięstwo, jakim było wejście do parlamentu. Po drodze Andrzej Leper, tak jak Mateusz Piskorski, siedział przecież w więzieniu za swoją działalność. Andrzej Leper zawsze stał na straży praw człowieka pracy, zawsze stał na straży praw suwerennej Polski. Postać Mateusza Piskorskiego to jednak nie tylko polityka. Mało znanym aspektem są jego oryginalne zainteresowania artystyczne. W okresie od grudnia 2009 do grudnia 2010 roku sprawował funkcję zastępcy dyrektora 4. programu Polskiego Radia. Został z niej odwołany,
zaraz po tym, gdy był obserwatorem wyborów prezydenckich na Białorusi, gdzie wspólnie z Andrzejem Leperem zaangażowali się w ujawnienie kłamstw z zachodniej propagandy. Założył taki kanał propagujący muzykę, awangardową muzykę, Dark Ambient Industrial, prekursorskie w Polsce było zupełnie. Ten kanał w internecie został, tam jakaś ilość piosenek była pogrywana, bardzo duża z tego co pamiętam, kilkaset. I no, przez ileś lat to funkcjonowało, wiele odwiedzin tej strony było, było to coś zupełnie na polskie warunki nowatorskiego. Aktywiści Zmiany nieustannie walczą o wolność dla Mateusza Piskorskiego. Przy każdej okazji organizują demonstracje wspierające jego walkę. W czasie gorących wydarzeń pod Sejmem w grudniu 2016 roku pojawili się, by zademonstrować po raz kolejny sprzeciw wobec bezprawnego przetrzymywania Piskorskiego w areszcie. Reżimowa propaganda wykorzystała ich obecność do stworzenia teorii o próbie zablokowania przybywających wojsk amerykańskich. Uwolnić Mateusza Piskorskiego! Uwolnić Mateusza Piskorskiego! Uwolnić Mateusza Piskorskiego! Uwolnić Mateusza Piskorskiego! Prawo i Sprawiedliwość zarzuca wam i nam także, że jesteśmy rzekomo zdrajcami sprawy narodowej. No to przypomnijmy, kto pierwszy pojechał do Brukseli na skargę. Kilka lat temu to właśnie Zbigniew Ziobro chciał debaty w Europarlamencie na temat wolności słowa. Przypomnijmy o tym, co robił Macierewicz, kiedy jeździł do Waszyngtonu pajacował w sprawie Smoleńska. Przypomnijmy, że to właśnie rząd Prawa i Sprawiedliwości jako pierwszy błaga wręcz o to, by obce wojska pojawiły się na terenie Rzeczpospolitej. Jak oni śmią w ogóle mówić o patriotyzmie? Co im daje prawo, by oceniać patriotyzm innych ludzi? To właśnie to są zdrajcy, bo jeżeli ktoś puszcza tutaj obce wojska, to właśnie przez tego kogoś Polska traci suwerenność, Polska traci niepodległość. I to jest prawdziwa przyczyna tego, że taki PiS sobie tutaj poczyna jak chce. Dlatego, że ma po prostu opiekę ze strony Waszyngtonu. Od maja 2016 roku, bez jakiegokolwiek aktu oskarżenia, Mateusz Piskorski przebywa w areszcie śledczym. Żadnemu z aktywistów Zmiany prokuratura nie udziela zgody na widzenie. Wszystkie posiedzenia sądu w sprawie przedłużenia aresztu są utajnione. Mateusz Piskorski jest przenoszony z celi do celi, z aresztu do aresztu. Prokurator Anna Karlińska zdecydowała się nawet na tak ostre środki represji, jak i izolowanie go od reszty współwięźniów. Mateusz bardzo wspierał mnie psychicznie. To wsparcie dalej trwa. Bardzo niecierpliwie oczekuję listów z aresztu od Mateusza. Nieraz trwa to i 2, i 3 miesiące, ale każdy list jest dla mnie budujący i zawsze odbieram to bardzo... Jestem bardzo wzruszona po każdym liście otrzymanym od Mateusza.